W opisie znajduje się link do strony G2A, na której można kupować przeróżne klucze do gier, więc polecam się zainteresować. Polchny niedźwiedź. Hej, cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na tym kanale. A dokładniej witam Was w grze Crusader Kings 3, czyli po polsku Krzyżowcy Królowie Trójka. Jak widzicie, znajduje się obecnie na mapie wyboru krajów. Mamy tutaj wiele opcji. Mogę grać jako Francja, mogę grać jako Włochy, albo jako Polska, lub jako Bułgaria, albo jako Polska, albo jako Hazaria, albo jako Polska, albo jako Holmgaror, albo jako Polska. I być może Was to zaskoczy, ale zagram właśnie jako Polska, a dokładniej Wielkopolska, bo właśnie stąd pochodzę. Jednakże ten odcinek będzie dość nietypowy, jak na standardy mojego kanału. Zrobię coś, czego nie robiłem nigdy wcześniej. Postaram się roleplayować. Innymi słowy, będę podejmował takie decyzje, jakie moim zdaniem podejmowałby ten jakże przystojny, niesamowity, najwyższy wódz Siemowit z Wielkopolska, który ma 42 lata oraz małżonka w postaci najwyższego wodza Kazimiery z Wielkopolska, która także ma 42 lata. Ród Szczepańczyk. Na czym będzie polegał ten cały roleplay? To po prostu będę patrzył, jakie cechy ma mój obecny władca i na podstawie tych cech będę podejmował decyzje, które są najważniejsze dla egzystencji naszej Wielkopolski. Nasz władca jest odważny, nasz władca jest uczciwy, nasz władca jest szczodry, nasz władca to wytrzymały wojownik, nasz władca to agresywny atakujący, nasz władca to strateg. Wniosek jest więc tylko jeden. Musimy kogoś zaatakować. Wydaje mi się, że Siemowit to taki typ rozkurwiacza. Przepraszam za użycie takiego wulgarnego słowa, ale w roku 1 stycznia 867 właśnie tak brzmiał polski język. To nie było wtedy jeszcze wulgarne. Nasz następca jest usatysfakcjonowany. Nazywa się Mateusz Piast. Ej, chwila, ja go nie nazywałem. On się tak sam nazwał. Tak, ja tego nie nazywałem. O, jaki przystojny. Ej, nawet podobny. Mamy podobny zarost. Jest opanowany, jest wyrozumiały i pobłażliwy utracjusz, czyli miesięczne doświadczenie stylu życia, zarządzanie plus 10%. Ej, to jest akurat naprawdę idealne odzwierciedlenie mnie w rzeczywistości, bo ja też potrafię być pobłażliwym utracjuszem i zarządzam niesamowicie pieniędzmi, których nie posiadam, a jednak żyję, więc... Okej. W tamtych czasach najbardziej liczyło się, by żona potrafiła zarządzać twoim majątkiem i dlatego postaramy się hajtnąć na przykład z panią Utaiką Meszerski, która jest urażoną damą bez ślubu, ale jest starsza o rok od naszego Mateusza. To jednak nie jest duży problem, bo jak mówi znane polskie przysłowie, potwór nie potwór, auć, naprawdę jest brzydka, byleby dał nam małego potworka, który, mam nadzieję, będzie przedłużał naszą dynastię. Kolejna rzecz to styl życia. No z racji, że nasz Siemowit jest, jak już wspomnieliśmy wcześniej, rozkurwiaczem. Widać to, dziękuję, nad kiwną głową. No to styl życia to walka. I teraz mam do wyboru priorytet stylu życia. Wątpię, żeby był on typowym władcą. On albo będzie rycerski, albo będzie miał skupienie strategia. Przy czym wydaje mi się, że bardziej będzie to rycerskość. On jest uczciwy. On jest takim typowym, średniowiecznym rycerzem, przy czym nie jest rycerzem. Jest Siemowitem. Naszą wiarą jest oczywiście wiara słowiańska, które za święte miejsce, nie wiedzieć czemu, uznaje Płock. Naszym celem natomiast będzie stworzenie takiego oto Imperium Południowo-Bałtyckiego. Jest to lepsze niż Międzymorze, które wymarzył sobie niejeden polityk. Najpierw jednak musimy zacząć od stworzenia Polski. No a w tym celu musimy kogoś zaatakować. Zanim jednak kogoś zaatakujemy, to warto zauważyć, że przekroczyłem limit mojej domeny, czyli mój władca zarządza zbyt dużą ilością miejsc, no bo nie jest raczej zarządzaczem, on jest, jak już mówiliśmy, rozkurwiaczem. Może i się rymuje, ale słowa zupełnie mają inne znaczenie. Wydaje mi się, że Mateusz, z racji, że jest niesamowitym, przystojnym mężczyzną, który nie dość, że ma nawet mój kolor włosów, no po części, to na dodatek ma na imię Mateusz, zasłużył na to, by nadać mu tytuł wodzostwa Gniezno, i dlatego niech otrzyma wodzostwo Gniezno. Tym samym nasza sytuacja w kraju jest ustabilizowana. Mogę wypowiedzieć aż 6 wojen. Przede wszystkim będzie to wojna z wodzem Jaromirem z Błota. Brzmi sensownie. Ja bym zaatakował właśnie to Błoto. Jeżeli chodzi o wodzostwo Błota,
naprawdę jestem pod wrażeniem, jeżeli chodzi o tę nazwę, to zaatakujemy wodzostwo Lubusz i będziemy walczyć właśnie o te tej prowincje. To jest w sumie jedyny cel, jaki mogę wywalczyć. Nie warto zabierać tego, więc potwierdzam i wypowiadam wojnę. Wystawię wszystkie moje armie doskonale. Nie ma ich zbyt wiele. No i oczywiście dowódcą mojej armii będzie sam Siemowit, no bo po to go stworzyłem, po to się urodził, by dowodzić tymi wszystkimi armiami. Miejmy nadzieję, że ta niewielka siła, licząca 784 żołnierzy, wystarczy, by zwyciężyć w tej wojnie z Błotem. Intrygujące jest to, że wodzostwo Błota zostało najechane także przez Niemców z Berlina. Zaś ich armie, kiedy ja wymaszerowałem z kraju, ruszyły na moją stolicę. I to jest bardzo smutne. Na szczęście jestem w stanie ich złapać i dojdzie za chwilę do pierwszego starcia. No dalej, mamy ich. Wszystko wskazuje na to, że wygrywamy i to mocno, hardo wygrywamy. Miażdżymy typa i chyba po tej bitwie nie będzie mógł już się pozbierać. Jeżeli złapiemy go do niewoli, to już jest koniec. Mamy piękne zwycięstwo w bitwie o Czarnków. After my army sets up camp, I hear a commotion coming from my championów, Lordlings. Okej. Kłócą się i teraz mogę albo ich zastraszyć, albo zrobić przemowę. Wydaje mi się, że mój władca, z racji, że jest raczej szczodrym, miłym, uczciwym facetem, to on by zrobił przemowę, a nie zaraz tutaj kazał ich wszystkich biczować. I dzięki temu uzyskałem 150 prestiżu, uzyskałem 100 doświadczenia na ścieżce walki. No i Zbigniew i Miłosz stwierdzili, że w sumie sensownie gada. A stranger is brought before me. On has been waiting outside the zamek gates for week. Ej, rozumiem słowo zamek. Rozumiem. The mężczyzna bows deeply. My name is Donat. No ogólnie typek razem ze swoją żoną i bardzo dziwnym dzieckiem, bardzo źle mu patrzy z oczu, chciałby u mnie zostać. No jestem miły, szczodry, więc pozwalam. Normalnie gdybym roleplayował siebie, stwierdziłbym, żeby spadał, bo jeszcze mnie zabije czy coś. No wiecie, wiele rzeczy się może wydarzyć. No i kolejne starcie. Jaromir z Błota po raz kolejny jest masakrowany. No niewiele miał tutaj do powiedzenia, biorąc pod uwagę, że jego armia w zasadzie nie istnieje. Lada moment będę mógł całkowicie już ją dokończyć, a co z tym idzie, zakończyć całą tę niby wojnę. Mówię niby wojnę, bo to jest dalekie od jakichkolwiek ciekawych starć. Zabieram mój tytuł, zabieram prestiż, zabieram wszystko i tym samym mamy pozdrowienia. Dla nas, najwyższego wodza Siemowita z Wielkopolska, pokój z tobą. Jesteś dużo większym wrogiem niż sobie wyobrażałem. W sensie, że gruby, że się spasł. Aby położyć kres temu rozlewowi krwi, zastosujesz się do twoich żądań. Zyskałem trochę sławy i zdobyłem sporny tytuł. Jej! Tylko znów przekroczyłem limit domeny, więc trzeba komuś to hrabstwo Lubusz dać. Z racji, że mój władca jest szczodry, to wydaje mi się, że damy jednemu z naszych gości. Zatem, panie Straszu, od dziś będzie pan straszył w Lubuszu. Brzmi jak dobry plan. Mamy też całkiem sporo złota, aczkolwiek mniej niż byśmy mogli mieć, bo szczodrość nie popłaca, jak widzimy, i minus 10% za samo to, że jesteśmy szczodrzy, zostaje nam zabierane miesięcznie. Normalnie to bym wysłał teraz jakiegoś gifta komuś. Wiecie co? Zrobię to. Jestem szczodry. Powinienem to robić. Nie dość, że dałem mu ziemię, to jeszcze wyślę mu podarunek w postaci 25 sztuk złota, żeby ten pamiętał, że jestem miłym, uczciwym facetem. Mój syn. Ze zmęczonym, ale błogim uśmiechem Kazimiera przedstawia mi mojego cudownego, malutkiego synka. Kim się staniesz, moje dziecko, i jak mam cię nazwać? No będzie oczywiście się nazywał Piast, ja nie będę tego zmieniał. Obyś wyrósł na silnego i mądrego człowieka, mój synu. Jest tylko jedno zasadnicze pytanie. Wojna, z tego co widzę, trwała przynajmniej rok. Czyli przez rok mojego władcy w ogóle nie było w Poznaniu. Moja żona została tam sama. Mimo to, gdy powróciłem, dowiedziałem się, że oto mam syna. Jak do tego doszło? Mój władca jest zbyt uczciwy i szczodry i miły, by stwierdzić, że coś jest tutaj nie tak i dlatego nawet nie będę drążył sprawy. Po prostu jest jak jest. To mi się podoba. How should we put it to best use, mąż? Wygląda jak osoba, która by powiedziała takie zdanie. A jaka dumna jest z siebie. Ogólnie okazuje się, że mamy więcej hajsu niż byśmy chcieli, więc możemy coś z tym zrobić. No i z racji, że jestem szczodrym władcą, to mogę albo zainwestować tutaj w lokalną
areę, czyli w, no, w lokalne przedsiębiorstwa, żeby się jakoś rozrastały, albo, co jest chyba bardziej, moim zdaniem, w duchu tego władcy, zrobić wielkie ucztowanie. Dlaczego? Bo on jest wojownikiem, czyli dla niego ucztowanie jest dość istotne. I dzięki temu będzie miał lepsze opinie ze swoimi dworzaninami, więc niech tak będzie. Będziemy starali się, by każdy z naszego kraju mógł się nażreć za nasze pieniądze. No dzieje się rzecz ciekawa, zaczyna się uczta. Się mówi, jak widzicie, bawi się wyśmienicie. No i podchodzi do mnie kilku takich typków z miejscowości Wschowa i okazuje się, że mają problem, bo coś tam z murami. No, nie działają albo nie ma ich. No i mamy opcję. Dać im pieniądze na mury, samemu zrobić mury, albo stwierdzić, że pieniądze zostają u mnie. No, jestem szczodry. Muszę dać im te pieniądze. Dlatego też dam im te pieniądze, nawet mimo tego, że teraz się zadłużę, będę miał minus 18. Okej, więc mój król, jak widzimy, mortal mężczyzna, jest znudzony. I mogę powiedzieć, że moja żona jest wyjątkowo ciulowym hostem i gry, które ona hostuje, są najgorsze. Mogę po prostu się wymknąć. Mogę to przyjąć na klatę, ale wtedy będę miał stres, a wolałbym nie mieć stresu. Albo bliżej poznać Donata, przy czym mam nadzieję, że to nie prowadzi do żadnej dziwnej innej interakcji. Wydaje mi się, że on jest zbyt miły, by powiedzieć Matyldzie w twarz, że to jest ciulowo. Też jest zbyt uczciwy i rycerski, by się stąd wymknąć. Najlepiej byłoby, gdyby to przyjął na klatę lub po prostu spróbował dogadać się z Donatem. Kto wie, może będzie się dobrze bawił. I jak widzimy, Donat został moim przyjacielem. Dobrze się bawili. Mam nadzieję, że tylko przyjacielem, a nic więcej. A skoro mowa o więcej, Cedynia. Wydaje mi się, że wypadałoby taką Cedynię podbić. Dobra, co się dzieje? W lokalnej gospodzie zatrzymała się kompania najemnicza, która sprawia kłopoty. I nie chcą wyjść. Pan Krzesław... Koleś naprawdę nazywa się Krzesław i... I usiadł na krześle i poszedł siedzieć, że tak powiem. I nie chce wyjść z gospody. No pan Krzesław jest problematyczny. I teraz mogę zapłacić mu, żeby stąd poszedł. Mogę kazać wywalić ich moim żołnierzom. Albo mogę z nimi powalczyć po prostu. Wydaje mi się, że mój władca, on jest odważny. On może i jest wojownikiem odważnym, ale jest też przede wszystkim szczodry, więc najsensowniej będzie dać im pieniądze. Niestety. Dlaczego mówię niestety? No dlatego, że rośnie mi dług. Dość mocny dług. Jesteś szczodry, królu, ale i niezbyt mądry. Moja Matylda, która ma 21 lat, postara się wyjść za tego oto pana Undieroga ze Ślężan. Czyli tam będziemy ze Śląską się dogadywać. Mam nadzieję, że zaakceptują. Znaczy, dziwne, jakby zaakceptowali, bo jednak różnica wieku jest naprawdę spora. Ale to im nie przeszkadza. Idealnie. Domyślam się, dlaczego mu to nie przeszkadza. On słyszał o moim królu. Oj tak. Mam w swojej niewoli pana Sędzimira, który może zostać przeniesiony do lochu, aby być torturowany, ale ja nie jestem takim człowiekiem. Wydaje mi się, że możemy spróbować z nim porozmawiać i na przykład zrekrutować do naszego wspaniałego dworu, bo taki jest nasz władca. Nie mam innego wyboru, jak tylko zaakceptować warunki mojego uwolnienia. Żegnaj, Sędzimir. Czy to znaczy, że on wychodzi, ja mu strzelam w głowę i nagle dostaję ukrytego trajta psychopata? Najlepiej będzie, jeżeli zdobędę Santok i tym samym przedzielę kraj tego mojego wroga, więc rozpocznijmy starcie. A biorąc pod uwagę, że on jest już w trakcie wojny z innym krajem, to powinniśmy mieć z tego powodu same korzyści. Okej, muzyka się zmienia, ja natychmiast rozkazuję wystawić wszystkie moje armie, które są całkiem liczne, bo jak widzicie, mam tutaj także moich zbrojnych, więc cudownie. Ła! Naprawdę ogromna armia. God damn it! Znaczy, ta armia jest taka duża, dlatego, że ja płacę za nią prestiż. Problem w tym, że mnie nie stać, żeby taką dużą armię utrzymywać. Pamiętajcie jednak, że mój władca jest szczodry i dlatego taką dużą armię zrobił, bo go nie obchodzi, czy straci pieniądze, czy nie straci pieniędzy. On rozdaje na prawo i lewo, jest szczodry, uczciwy i jak już obiecał, że mi zapłaci, to zapłaci. No dobra. Chodźmy masakrować naszych wrogów. Jest jednak jeden problem, którego nie wziąłem pod uwagę. Cedynia ma sojusz z Pomorzem Gdańskim, co jak widzicie oferuje nam tutaj dość spore wyzwanie. Dlatego najpierw pozbędziemy się armii Cedynii, a gdy już armia Cedynii zostanie zmasakrowana, to wtedy zajmiemy się tematem armii Pomorza Gdańskiego. Dobra, i teraz ruszamy na Pomorze Gdańskie.
Bo tam, mówię, ta bitwa to było nic. Musimy zmasakrować tych frajerów, bo oni tutaj mają dość spore siły. My mimo wszystko na razie wygrywamy. Jest dobrze. Jeżeli zmusimy jakimś cudem te Cedynie do szybkiego podpisania rozejmu, to powinniśmy mimo wszystko wygrać. Pomimo oczywiście niesprzyjających okoliczności. Z racji, że nasz wróg zawołał sojusznika do wojny, to także i ja wezwę do wojny mojego sojusznika, czyli Śląsk. Ten powinien odpowiedzieć na wezwanie i pomóc nam w starciu z tymi bydlakami. A więc, Santok zdobyty, Cedynia zdobyta, a to oznacza, że możemy zabrać to, po co przyszliśmy. Zabieram więc Santok, tym samym powiększając moją Wielkopolskę o nowe ziemie. Tak to się przedstawia na mapie świata w roku 877. No i napiszcie w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie. Czy kontynuować moje zmagania jako Siemowit, czy dalej rozrastać Wielkopolskę, czy dalej wcielać się w tego króla i czekać na to, aż umrze i na jego miejsce zasiądzie ktoś, kto nie jest szczodry i nie rozdaje pieniędzy na prawo i lewo? Chętnie przeczytam wasze komentarze. A na ten moment dziękuję za uwagę i obyśmy usłyszeli się w jakimś kolejnym epizodzie z Crusader Kings 3. O ile będzie. Wszystko zależy od was. Cześć!